Dzień dobry Państwu, to jest Ekspres Biedrzyckiej. Witam bardzo ciepło naszego gościa, pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury, Prawa i Sprawiedliwości. Witam. Dzień dobry. Panie ministrze, okazuje się, że Marian Banaś chyba Państwa zaskakuje mocniej niż się można było spodziewać. Kontratak to jest chyba delikatnie powiedziane w związku z tym, co zapowiedział. Nasze oczekiwanie od ponad tygodnia jest stałe. Oczekujemy dymisji pana Mariana Banasia. Nie spodziewaliśmy się tych informacji, które pojawiły się po jego nominacji. Jest śledztwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego, są wnioski złożone do prokuratury. Są dzisiaj też wyniki sondażu, które pokazują, że 3/4 Polaków takiej dymisji oczekuje. Nie więc, pierwszy to sondaż taki. Tak, więc to jest nasze trwałe oczekiwanie, żeby w ten sposób się właśnie zachować. No dobrze, ale niektórzy komentują, że Państwo sami tego piwa sobie naważyli, więc sami muszą je wypić. To jest częściowo prawda, no bo rzeczywiście tych informacji, które się pojawiły już po nominacji Mariana Banasia na szefa Najwyższej Izby Kontroli, nie znaliśmy. Potem, kiedy one się pojawiły i kiedy odpowiednie organa państwa się tym zajęły, wnioski są surowe i w związku z tym tej dymisji oczekujemy. Mhm. Wcześniej o tych faktach po prostu nie wiedzieliśmy. Ale może gdzieś jednak został popełniony błąd. Zastanawiam się nad tym, czy państwo myślą właśnie na ten temat, czy Marian Banaś został odpowiednio sprawdzony, odpowiednio skontrolowany, odpowiednio prześwietlony w cudzysłowie. No to jest jednak jedna z najważniejszych takich funkcji urzędniczych w państwie. Centralne Biuro Antykorupcyjne swoją pracę wykonało, wnioski złożyło, z tymi wnioskami zapoznali się i premier, i właściwi ministrowie. Odbyła się rozmowa ministra spraw wewnętrznych i administracji, który jest jednocześnie wiceprezesem naszej partii Mariusza Kamińskiego i prezesa naszej partii Jarosława Kaczyńskiego z Marianem Banasiem. Wnioski wyciągnęliśmy, oczekujemy dymisji pana Mariana Banasia. No tak, tylko trochę musztarda po obiedzie, przyzna pan. Ale, co zawiodło? Pan ma jakąś teorię na ten temat? Nie mam żadnej teorii na ten temat. Mówię, fakty poznaliśmy nieprzyjemne dla pana Mariana Banasia, czy też podlegające nieprzyjemnym interpretacjom. Poznaliśmy już post factum i w związku z tym oczekujemy, żeby tę sytuację naprawić poprzez dymisję. No dobrze, ale tymczasem Marian Banaś składa 15 doniesień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez urzędników podległych ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. To nie ma związku jedno z drugim. Najwyższa Izba Kontroli normalnie wykonuje swoje obowiązki. Kontrole Najwyższej Izby Kontroli są przeprowadzane dość szeroko. Wszystkie organa władzy państwowej muszą się z takimi kontrolami liczyć. I właśnie zakończono kontrolę w tej części służby podległej ministrowi sprawiedliwości, jaka dotyczy służby więziennej. Czyli pan jest pewny, że to nie jest tak, że to jest zemsta Banasia, tak? Nie, takie kontrole naprawdę trwają wiele miesięcy, jeśli nie lat. Mhm. Raczej miesięcy. Więc po zakończeniu tej kontroli w służbie więziennej Najwyższa Izba Kontroli doszła do wniosku, że tam były jakieś nieprawidłowości i te kilkanaście osób, jak pani tu poinformowała, podlegają takim wnioskom. Mhm. No tylko, że co najmniej kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości, na razie anonimowo, ale jednak mówią, że są w szoku i że się nie spodziewali rzeczywiście, że do takich nieprawidłowości ewentualnie mogło dochodzić. Ja tylko naszym widzom przypomnę, że tutaj chodzi o, w dużym skrócie, taki program pilotowany przez Patryka Jakiego, który jeszcze do niedawna pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości, praca dla więźniów. I według Najwyższej Izby Kontroli w 27 przypadkach, tutaj się podeprę notatkami, żeby niczego nie pomylić, przyznano zlecenia naruszające prawo zamówień publicznych, a łączna kwota wydatkowanych w ten sposób środków ma sięgać 115 milionów złotych. Z kolei zaniżanie czynszu dzierżawionych hal przemysłowych miało przynieść straty w wysokości 37 milionów złotych. No i politycy PiS łapią się za głowę. Mówiono, wcześniej się mówiło o tym programie. Miało tam dochodzić do pewnych nieprawidłowości, ale nie do przestępstw. Nie wiadomo, czy to są przestępstwa, czy właśnie nieprawidłowości. Tutaj pani zacytowała jakiś fragment pewnie raportu, który liczy kilkadziesiąt stron. Ale jeśli szefnik składa zawiadomienia do prokuratury, jest ich 15, to raczej są to o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Być może. Ja tego raportu w szczegółach nie znam. Mam wystarczająco dużo pracy we własnym ministerstwie, też kontrolowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli i do tych kontroli też się musimy odnosić, ale na szczęście nic złego się nie dzieje. Tego raportu szczegółowo nie znam. Jeżeli NIK uznał, że są przestępstwa, to do odpowiednich organów te wnioski składa. Jeśli uznał, że są nieprawidłowości, to te nieprawidłowości trzeba po prostu wyprostować, naprawić. I naprawdę nie widzi pan tutaj zależności? Nie, czasowych raczej nie, dlatego mówię, że mówię. Ja z kontrolami NIK-u jako pracownik resortu mam do czynienia bardzo często i to trwa naprawdę wiele miesięcy. Panie ministrze, jest pan zaskoczony postawą Mariana Banasia? Trochę tak, bo po tej sytuacji, która nastąpiła, po tych wątpliwościach, które mają miejsce, po raporcie CBA, z którym on się również zapoznał,
i inni politycy się zapoznali, którzy uważają, że jednak tej funkcji pełnić nie powinien, moim zdaniem powinien się podać. A dlaczego tak bardzo ten raport jest ukrywany? Bo przecież na przykład posłowie mają prawo wglądu do tego raportu. CBA tłumaczy, że no, nie jest dyspozytorem, że sprawa jest jakby w prokuraturze, że ten raport trafił do prokuratury. Prokuratura nie odpowiada na prośby posłów. Nikt nie wie, co w tym raporcie jest. No wie, czy to pani, powinno tak wyglądać? Redaktor, tu nie powinno być jakiejś przejrzystości jednak? Pani doskonale wie, że jak już prokuratura dysponuje jakimś dokumentem, to planuje śledztwo, tak? Planuje przesłuchania, planuje śledztwo i bardzo często dla dobra śledztwa lepiej pewnych dokumentów nie ujawniać, żeby ktoś się na przykład jakiejś linii obrony sobie nie opracował. Ja tego raportu nie znam, nie wiem, czy prokuratura może ujawnić ten raport, czy nie. Pewnie dla dobra, że tak powiem, publicznego byłoby lepiej, żeby ten raport był znany, no właśnie, bo mam ale rozumiem tutaj też taką sytuację, kiedy prokuratura, uznając, że na przykład ci, którzy mają być przesłuchiwani, zapoznając się z tym raportem, mogą jakąś linię obrony sobie przyjąć, że to dobru śledztwa nie będzie służyć. Bo ja mam jednak wrażenie, będę się upierać, że tutaj brakuje pewnej przejrzystości. Dzisiaj Marian Banaś był zaproszony na komisję senacką. Oczywiście zaraz muszę mówić, że według prawa Sejm nadzoruje pracę Najwyższej Izby Kontroli. Tak, ale miało być powołane posiedzenie specjalne komisji do spraw specsłużb. Tam też miał się Marian Banaś pojawić. Obiecała takie posiedzenie specjalne tej komisji pani marszałek Elżbieta Witek już w ubiegłym tygodniu. Do tej pory nie wiadomo, kiedy ono się odbędzie. I znowu pytanie, dlaczego? Jest w prawie oczywiście pan prezes NIK Marian Banaś, bo nie ma obowiązku stawiać się przed takimi komisjami, ale rzeczywiście w tej sytuacji, jaka jest, kiedy jest oczekiwanie jego dymisji, kiedy 3/4 Polaków też tego oczekuje, takie uniki mogą być interpretowane nieprzyjemnie dla niego. Była minister Beata Kempa, teraz europosłanka, skomentowała tę sprawę, mając na myśli oczywiście to, o czym mówimy dziś, czyli tych 15 doniesień do prokuratury przez Mariana Banasia. Powiedziała tak, organy państwa nie mogą być wykorzystywane do osobistych celów, czyli jednak jej zdaniem Marian Banaś do osobistych celów teraz nie wykorzystuje. Tak daleko bym tego nie interpretował, bo ja takich przesłanek nie widzę. On broni po prostu swojego stanowiska. No, został powołany, ma kadencję, nie ma też przesłanek jakichś możliwości prawnych do jego odwołania przed upływem kadencji. Stąd nasz apel, my możemy na razie tylko apelować o dymisję, bo uważamy, że tak powinno się stać. Ale na razie nieskutecznie. Na razie i mam wrażenie, że zupełnie Marian Banaś się tymi waszymi apelami nie przejmuje. Myślę, że się przejmuje. No ale dlaczego nic z tego nie wynika? Zobaczymy. Myśli pan, że jednak taką decyzję podejmie w najbliższym czasie? Myślę, że śledzi też to, co się wokół jego sprawy dzieje, widzi na przykład opinię większości Polaków i to ma dla niego znaczenie. Ale on już widział to dużo wcześniej, już te sondaże były publikowane wcześniej, jeszcze przed tym oświadczeniem, kiedy on powiedział, że jest... Właśnie, co miał na myśli pana zdaniem, mówiąc, że jest ofiarą partyjnych rozgrywek? Nie słyszałem takiego sformułowania, także trudno. Nie słyszał pan tego oświadczenia, które nagrał? Nie, że został... Dokładnie w takich słowach. Jestem ofiarą partyjnych rozgrywek. Że są jakieś personalne gry wokół niego. Ja pamiętam takie sformułowanie. I jest ofiarą partyjnych rozgrywek, dokładnie padło. Tego sformułowania nie odnotowałem. Czyli nie wie pan, co mógł mieć na myśli. To musi pani jego zapytać, jeśli się zgodzi, przyjdzie do pani programu. Oj, bardzo chętnie, naprawdę zapraszam, ale nie sądzę, żeby miał na tyle dużo odwagi. Trybunał Stanu to jest jedna z możliwości odwołania Mariana Banasia. Wiemy, że opozycja, lewica konkretnie, zbiera podpisy pod takim wnioskiem. Czy Prawo i Sprawiedliwość poprze? Jak zobaczymy, jaka jest treść tego wniosku, czy ona jest dobrze umocowana prawnie i dobrze uzasadniona, to będziemy się nad tym zastanawiać. Na razie słyszymy zapowiedź. Nie, już te podpisy są zbierane od ubiegłego tygodnia. Podpisy są zbierane, ale mówię, że treści tego wniosku nie znamy. Jak się zapoznamy z tą treścią, to będziemy rozważać, czy taki instrument jest możliwy. A pana zdaniem Marian Banaś zasługuje na Trybunał Stanu? Nie wiem. Tutaj nie mam twardej opinii. Zasługuje na dymisję i powinien tę dymisję uczynić. Jest pan zaskoczony, że ktokolwiek tak mocno przeciwstawia się woli Jarosława Kaczyńskiego? To nie jest tak, że Jarosław Kaczyński jest wszechwładny wbrew przekonaniu większości mediów. No ale ma jednak do powiedzenia najwięcej, panie ministrze. Obowiązuje w Polsce prawo. Szanujmy siebie i naszych widzów. Wiemy wszyscy, że tak jest. Obowiązuje w Polsce prawo. Prawo mówi, że jest kadencja nienaruszalna. Na razie jakiegoś instrumentu takiego, który mógłby to... tę kadencję skrócić nie zauważamy. Być może ten instrument, który nam inni podpowiadają, się okaże takim właściwym. Dlatego na razie jesteśmy w sytuacji takiej, że apelujemy o dymisję i to jest apel wciąż aktualny. A jak bardzo Marian Banaś może zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości? Tak kawa na ławę. Ta sytuacja na pewno nam nie sprzyja. Jednak Marian Banaś, bo to też trzeba uczciwie powiedzieć, ma bardzo poważne zasługi, jeśli chodzi o
ratowanie polskiego budżetu po fatalnych rządach Platformy Obywatelskiej i PSL-u, po tym okradaniu budżetu państwa przez zorganizowane mafie VAT-owskie. Tylko jeszcze jakoś do więzienia nie trafił za te przestępstwa. I właściwie traktowania budżetu państwa jak bankomat przez przestępców. I Marian Banaś ze swoją ekipą ludzi ma tutaj duże zasługi, jeśli chodzi o uszczelnienie tych spraw i doprowadzenie do tego, że na te ambitne polityki społeczne i nie tylko, mamy po prostu środki finansowe. Ale dlaczego jeszcze nikt nie trafił do więzienia, jeżeli państwo tak bardzo konsekwentnie mówią o tym, że Platforma Obywatelska popełniała szereg pani przestępstw? Pani redaktor, proszę nie wprowadzać ludzi w błąd. Dlaczego? Czy pani nie słyszy co jakiś czas poważnych informacji na temat rozbicia kolejnej mafii VAT-owskiej, kolejnych urzędników w niebieskich koszulkach, którzy trafiają do aresztów za to właśnie, że uruchamiali karuzele VAT-owskie. Takich decyzji i takich złapanych przestępców są z czasów Platformy Obywatelskiej nie przypominam. Proszę mnie poprawić, ale nie przypominam są sobie, setki, żeby ktoś nie tysiące. Ja też sobie przypominam jakąś sprawę, która właśnie z Ministerstwa Finansów wypłynęła, że ktoś również takie procedery w Ministerstwie Finansów albo uruchamiał, albo chronił. Więc to nie jest prawda, że w tej sprawie się nic nie dzieje. Ale nie powiedziałam tego. Bardzo wielu... Jak to? Nie, zapytałam, kto z polityków Platformy Obywatelskiej po takich oskarżeniach państwa trafił do więzienia. Ja mówię o przestępcach. Ale mówi pan, że Platforma przestępstw się dopuszczała, dlatego pytam, kto trafił do więzienia. Platformie jako zarządcom państwa teoretycznego, sami to państwo tak nazwali i im to nie przeszkadzało, że zarządzają państwem teoretycznym, nie przeszkadzało to, że mafie VAT-owskie się tuczą w Polsce, że przerzucają się nawet z innych krajów do Polski, bo widzą, że tutaj są warunki do uprawiania tego procederu i zostaliśmy okradzeni na 280 miliardów złotych. To jest cały jednoroczny budżet państwa polskiego. Panie ministrze, mówi pan, że Platforma Obywatelska traktowała budżet państwa jak bankomat, a ja się zastanawiam, jak budżet państwa traktuje Polska Fundacja Narodowa. Nie jak bankomat? Ale nie wiem, o czym pani mówi. Polska Fundacja Narodowa ma swoje zadania do wykonania. Ja na przykład jestem w przeddzień... I wykonuje je, pana zdaniem? Ja jestem w przeddzień rozmowy z przedstawicielami Polskiej Fundacji Narodowej w sprawie wspaniałego programu wyprodukowania filmów fabularnych, 15-minutowych filmów fabularnych, które mają trafić do wszystkich kilkunastu tysięcy polskich szkół, które są ilustracją polskich obrazów historycznych i Matejki i innych malarzy w formie filmowej, żeby upowszechniać wiedzę historyczną w polskich szkołach. I myślę, że Polska Fundacja Narodowa w taki wspaniały projekt wejdzie. Pani bo to naprawdę chce mi pan powiedzieć, chce pan powiedzieć naszym ludziom, że historii. Polska Fundacja Narodowa spełnia swoje zadania obiecane przed jej powołaniem? W tej jednej sprawie mam kontakt z Polską Fundacją Narodową, w innych nie. Jeżeli pani ma jakieś zastrzeżenia do Polskiej Fundacji Narodowej, to proszę się z przedstawicielami ale tej fundacji umawiać. No ale nie, no, ale ono jest jakby nie było podległe Ministerstwu Kultury, którego nie pan jest wiceminister. No ale współpracują państwa. No w tej sprawie, bardzo o której powiedziałem, tak? Bardzo ale nie się tylko cieszę w tej współpracy. Dobrze. Panie ministrze, słyszał pan o tej kontrowersyjnej współpracy na linii PFN, jedna z amerykańskich, nie będę tutaj używać nazwy firm PR-owych. Nie słyszałem i nie wiem, o jaką kontrowersję chodzi. Nie zapoznał się pan wczoraj z publikacjami dziennikarskimi. No to ja już panu spieszę z wyjaśnieniami. Jest raport finansowy dotyczący współpracy Polskiej Fundacji Narodowej właśnie z tą amerykańską firmą, obejmuje on ostatnie półrocze. Proszę panią redaktor, ale pani mi teraz będzie streszczać jakiś pewnie duży artykuł, z którym ja się nie zapoznałem. Nie, to tylko jest bardzo proste, jestem bardzo zdziwiona, że pan ograniczone o niczym innym się nie mówiło. Ograniczone zaufanie mam do streszczeń, ale ja, proszę, pani redaktor, mam swoje obowiązki w Ministerstwie Kultury. Ja nie mam obowiązku czytać jakichś 10-20-stronicowych artykułów dziennikarza Onetu. Panie ministrze, więc nie wiem, o co chodzi, a do streszczeń mam ograniczone zaufanie. To, co dzieje się wokół Polskiej Fundacji Narodowej, jednak chyba powinno leżeć w gestii, a przynajmniej zainteresowanie. Ale co się dzieje? Jakiś jeden prawdopodobnie incydentalny fakt. Gigantyczne pieniądze, nie wiadomo za co płyną do tej nie będę tego oceniał, PR-owej. Jak pani chce oceniać Polską Fundację Narodową, to proszę nie zapraszać wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, który ma swoje obowiązki i się nimi zajmuje, a zaprosić kogoś z Polskiej Fundacji Narodowej. Tylko, że oni nie chcą. Jeśli chodzi zaprosić o Polską Fundację Narodową, to ja pani powiedziałem, z czym ja współpracuję, z tą fundacją jestem z tego bardzo zadowolony, bo uważam, że to będzie znakomity materiał promujący polską historię w polskich szkołach. Moim zdaniem to jest też materiał eksportowy. To, co będę prosił Polską Fundację, żeby sfinansowała. A to, że współpracownik Antoniego Macierewicza, Munianinger, jeździł do Stanów Zjednoczonych i także był opłacany z tych pieniędzy, też panu nie przeszkadza. A pani przeszkadza, że Antoni Macierewicz ma jakichś współpracowników? Bo mnie nie. Nie, mi przeszkadza, że Polska Fundacja Narodowa płaci ciężkie pieniądze za jego nocleg i wyżywienie. Właściwie nie wiadomo za co. Każdy polityk ma jakichś współpracowników, którzy wykonują swoje zadania, jeśli robią to dla dobra publicznego. Tak, ale ja jako dziennikarz i łącznik między widzem a polityką,
politykiem oczekuje, że będzie tutaj przejrzystość finansowania i jeżeli ktokolwiek zada pytanie, na co te pieniądze konkretnie zostały wydane, to otrzymamy jako dziennikarze odpowiedzi. Ale pani znowu wchodzi w jakiś szczegółowy temat, którego ja nie znam, dlatego nie będę się do niego odnosił. Natomiast każdy polityk ma prawo korzystać ze współpracowników, którzy publiczne zadania wykonują i są przeznaczone na to publiczne środki, żeby te zadania wykonywać. Dobrze, to ja już pana nie męczę, skoro pan mówi, że pan tej publikacji nie zna i tej sprawy pan nie zna. Zapytam pana inaczej. Czy uważa pan, że Polska Fundacja Narodowa w momencie tak wielu narastających kontrowersji i pytań powinna tutaj... Kontrowersje to pani określa, że są jakieś kontrowersje. Ja kontrowersji nie dostrzegam. Ja. Polska Fundacja Narodowa jest bardzo potrzebna Polsce. Nie powinna niczego wyjaśniać. Uruchamia wspaniałe akcje promujące polską kulturę, polskie dziedzictwo historyczne, polską historię, narrację o polskiej historii w świecie. Szczególnie ta akcja z sędziami była bardzo historyczna. I w związku z tym narrację o polskiej historii w świecie wygrywamy. Widzę przemówienie pani Angeli Merkel w Auschwitz, a wcześniej prezydenta Niemiec Steinmeiera w Wieluniu, gdzie nasza narracja historyczna wygrywa. Widzę również deklaracja, którą premier Morawiecki podpisał z premierem Netanyahu o równym zwalczaniu antysemityzmu i antypolonizmu. Tylko, że Polska Fundacja Narodowa nie miała na to żadnego wpływu. I dobrze. Jeśli chodzi o 1 września, akurat miała. Duże akcje uruchomiła. No, ale jeżeli chodzi o Angelę Merkel, nie miała żadnego. Panie ministrze, dzisiaj bardzo ciekawą rzecz Super Express zauważył, że przez 2 miesiące pracy nowego Sejmu będzie tylko 7 dni posiedzeń. Czy to powinno tak być? To jest populizm. Pani redaktor dobrze wie, bo pani, w Sejmie też pracowała wiele lat. Często pani ją na korytarzu widziała. Tak, to prawda. Doskonale wie, że nie tylko na posiedzeniach Sejmu Sejm pracuje i posłowie pracują, tylko posłowie pracują w komisjach, posłowie pracują w biurach poselskich, posłowie pracują na spotkaniach z wyborcami, które odbywają u siebie w regionach. Praca poselska nie polega tylko na przebywaniu na posiedzeniach Sejmu. Oczywiście, pani oczywiście, że tak. Ja absolutnie z tym nie dyskutuję, tylko jednak Więc z tego, co sobie przypominam... Ja nie mówię, że to jest problem. Ja tylko pytam pana, czy 7 dni realnego posiedzenia na sali plenarnej w ciągu 2 miesięcy to jest dużo. I czy to świadczy o tym, że posłowie mają ręce pełne roboty i że mamy dobry proces legislacyjny? Bywało różnie. Ja jestem, i że dostają za to posłowie 20 tysięcy złotych. Ja jestem parlamentarzystą, no to też jest populizm. Nie za to dostają posłowie 20 tysięcy złotych, tylko za to wszystko, co ja przed chwilą opisałem. A to jest znacznie więcej niż przesiadywanie na posiedzeniach plenarnych Sejmu. Od 14 lat jestem posłem. Intensyfikacja prac Sejmu bywa różna. Czasami posiedzenia są raz w tygodniu, czasami są jeden raz w tygodniu. To już zależy od tego, ile projektów legislacyjnych jest do przeprowadzenia, jak szybko komisje sejmowe się z nimi uporały i kiedy one mogą na posiedzeniu plenarnym po prostu stanąć. Panie ministrze, jak pan ocenia chęć startu w wyborach prezydenckich Szymona Hołowni? Zagadkowa dla mnie sprawa. Można, niektórzy złośliwie zauważają, że rzeczywiście TVN jest czołową partią opozycyjną, bo właśnie z szeregu współpracowników czy pracowników TVN-u został wystawiony kandydat na prezydenta. Ale to oczywiście troszkę złośliwe. Troszkę tak. Myślę, że problem z tym kandydowaniem ma przede wszystkim Platforma Obywatelska, bo być może różne środowiska nastawiają się na to, że trzeba będzie zbierać masę upadłościową po Platformie Obywatelskiej. Być może to jest jeden z tych planów. Ale to może być czarny koń tych wyborów, czy nie? Nie sądzę, aczkolwiek... A ta retoryka, którą przyjął, może być skuteczna? Aczkolwiek od razu mówię, że ja jako były wiceszef sztabu Andrzeja Dudy przed 5 laty i teraz bardzo mocno będę się starał wspierać naszego kandydata na prezydenta, czyli Andrzeja Dudę, na pewno będziemy mieli takie nastawienie, że żadnego kandydata oficjalnie zgłoszonego, który zbierze podpisy, to też nie jest łatwe. Tak. Zobaczymy, czy Hołowni się uda. Nie będziemy lekceważyć, każdego będziemy traktować poważnie. Wiadomo, że ta walka nie będzie łatwa. Będziemy się starać, żeby Andrzej Duda wygrał w pierwszej turze. A czemu nie będzie łatwa? Nie będzie łatwo, bo Polska jest przepołowiona. Przecież wszyscy to widzimy. Tak? Polska jest przepołowiona, jeśli chodzi o sympatie i antypatie polityczne, a motywy głosowania są często negatywne, a nie pozytywne. Czyli głosują przeciwko komuś, a nie za kimś, tak? W pierwszej turze raczej każdy zagłosuje za tym, kogo realnie chce poprzeć, bo tych kandydatów pewnie będzie kilku, a może nawet kilkunastu. No ale w drugiej turze, jeśli dojdzie do drugiej tury, to często motywy są negatywne, że nie głosuje koniecznie za tym, bo bardzo chciałbym, żeby on był prezydentem. I boi się pan, że może się okazać, że pan prezydent Andrzej Duda będzie miał właśnie Polska więcej tych... Polska jest przepołowiona, to widzimy, również po wyników ostatnich wyborów, dlatego ta walka nie będzie łatwa, również dla naszego kandydata. A pana zdaniem w drugiej turze, oczywiście zaraz mi pan powie, że mają państwo nadzieję, że wygra w pierwszej, ale jeśli, to jednak Małgorzata Kidawa-Błońska?
To jest póki co najsilniejsza siła opozycyjna, ale widać, że ma realne kłopoty wewnętrzne. Debata nie wyszła najbardziej zachwycająco, jeśli chodzi o tą kampanię prawyborczą między dwoma kandydatami. Myślę, że to był w dużej mierze teatr, że decyzja jednak już w kierowniczych gronach Platformy Obywatelskiej zapadła. Kandydatem będzie rzeczywiście Małgorzata Kidawa-Błońska i w sobotę się pewnie o tym dowiemy. A ta debata i wystawienie Jaśkowiaka to była taka sama ustawka, jak Radek Sikorski 5 lat temu opisywał, że było to ustawką, jego kontrkandydowanie wobec Bronisława Komorowskiego. I myślę, że bardziej tutaj zainteresowany jest lider tej partii, Grzegorz Schetyna, utrzymaniem własnej przywódczej pozycji w partii. Troszkę odsunął w ten sposób rozgrywa ten również ten temat. Małgorzaty Kidawy-Błońskiej nie lekceważymy, jak żadnego innego kontrkandydata. Będziemy, nie wiem, czy ona dojdzie do drugiej tury, bo szczerze mówiąc nie wiem, kto jest dzisiaj liderem opozycji, bo nawet sondaże pokazują, że na przykład Platforma słabnie, a Lewica rośnie, więc trudno powiedzieć, a każde środowisko będzie miało swojego kandydata, ale wygląda na to, że Małgorzata Kidawa-Błońska będzie wśród nich. Panie ministrze, już tak na sam koniec, czy pan wie, w jakiej formie i w jakim stanie zdrowia jest pan prezes Jarosław Kaczyński, bo wiemy, że miał poważny zabieg, że już ze szpitala wyszedł, ale coś więcej? Rzecz dawno zapowiadana, że ta naprawa kolana, endoproteza jest zainstalowana i teraz, ale wiemy, rehabilitacja, teraz tak dalej, okres rehabilitacji, ale ile to może potrwać, to tego nie wiem. Ale w jakiej formie? No, na pewno to nie jest dolegliwość przyjemna i umożliwiająca pełną sprawność fizyczną, ale mamy nieustanny kontakt z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, jeśli chodzi o konsultacje o charakterze politycznym i jesteśmy pod dobrą opieką, bo prezes ma swoją charyzmę, ma swoją wiedzę o świecie i kraju i warto się z nim w każdej sprawie konsultować, w każdej, zwłaszcza strategicznej sprawie. Wiceminister kultury Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, był dzisiaj gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę wizytę. Dziękujemy państwu i do zobaczenia jutro.